prosimy uprzejmie. Za chwilę damy sygnał startu. Koledzy też już bardzo długo są przy tych zawodach. I dajemy sygnał do startu. Nie. 40 sekund oczywiście mamy na przygotowanie się do przejechania bramki startowej. Kolega robi sobie nawrót spokojnie, żeby koni nie stresować. Cieszymy się bardzo, że na lotnisku mamy spokój, to pomaga, ponieważ konie mogłyby się delikatnie płoszyć. Rozpoczęliśmy przejazd. Zawodnik podjeżdża do bramki numer 1, którą przejeżdża bezbłędnie, spokojnym kursem. Bez emocji, bez stresu sobie prowadzi zawsze. Następna bramka również bez żadnego problemu pokonana. I kolejne bramki. Teraz mamy ten slalom, który ze stałymi przeszkodami jest. I będzie zawodnik to pokonywał. Jak do tej pory idzie na razie, no to świetnie. Czyli spokojny. Spokojny przejazd. Czyli zawodnik uważa, że warto jechać spokojnie, nie strącać. Tylko zobaczymy w sumie, jak to się w całej konsekwencji opłaci, ale to odpowiadam wybór też do zawodnika. Jedną wrzutkę mamy jak do tej pory i prosimy o dalsze kontynuowanie. Konie jadą sobie spokojnym kursem. Zawodnik. Zawodnik podjeżdża do... Zawodnik przejechał przeszkodę numer 9, na której strącił, na przeszkodzie imitacji wody również, czyli ma 3 rzutki, kontynuuje przejazd dalej, czyli jak już pokazał, że chce troszeczkę bardziej dynamicznie, to się okazało, że to już nie jest tak bardzo poprawnie, czyli pewnie jego pierwszy zamiar był dużo lepszy, także ma do tej pory 15 sekund kary. Kontynuuje dalej spokojnie przejazd, czysty przejazd. Kolejne przeszkody zalicza dosyć poprawnie i nie ma żadnego problemu. W następnej kolejności zawodnik się zbliża do przeszkody stałej, która jest z kilku elementów się składa. Oczywiście nie wolno przejeżdżać się z nic i przeszkody. Zawodnik prawidłowo najeżdża na segment A, przejechał segment B. O, w prawo, tak. No konie troszeczkę się zdenerwowały. Proszę wrócić się jeszcze raz, źle, bo była przejechana przeszkoda. Czyli tą przeszkodę rozpoczynamy od literki B. Czyli A była przejechana poprawnie, B i tam dalej jest dwóch błąd. Prosimy o poprawienie przejazdu. Właśnie takie zgubienie się w trasie powoduje, że jest to strata czasu i również potem miejsce na podium jest trudno osiągalne. O, i teraz jest prawidłowo część tego tej przeszkody przejechana prawidłowo i dalsza część jest przejechana poprawnie i w tej chwili na ostatni człon przeszkody zawodnik najeżdża i jest ok. I teraz mamy przeszkodę zaliczoną. Jeszcze F, przepraszam bardzo, to już jest ostatni człon i wyjeżdża z przeszkody i za chwilę zawodnik będzie zmierzał ku końcowym przeszkodom. Spokojnie najeżdża, mimo że długi najazd jest. Zawodnik prawidłowo teraz te ostatnie przeszkody najeżdża i zbliża się do bramki końcowej. Dziękujemy bardzo.